O, fuck! Znowu zalałem benzyny zamiast ropy. Ale wiecie co? Najważniejsze, że dojechałem. Lubię pompki i organy, ale mercem jeżdżę w dany. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale zakładam sobie koty. I to jest właśnie moje pierwsze auto, które będzie do sprzedania. To jest stara Audica, którą tanio kupiłem, a drogo sprzedam. Ja! Tu się podreperuję, tam się podszlifuję, tu się z buta strzeli i się pożeni. Pozdrawiam wszystkich hejterów. Wiecie co? W internecie to wy robicie mi naprawdę dobrze. Bardzo mocno spieszyłem się na klip i powiem tylko tyle, no cóż, jestem szybki jak żółw po wiatrze i tutaj się zaciąłem. Współpracuję z Tomkiem Nicikiem, jest to równy lewisty gość. Kochani, dotychczas wydawałem takie tradycyjne disco-polowe kawałki i brzmienie, a teraz razem z panem Sunet postanowiłem wydać coś bardziej hardkorowego, coś bardziej nietypowego, nietuzinkowego, klubowego. I to właśnie jest Zero Ściemy, jedziemy. Serdecznie zapraszam. A prywatnie mogę powiedzieć, że Tomek jest bardzo równym gościem. Moi drodzy, postanowiłem po raz pierwszy w życiu nakręcić duet z młodym zespołem. Może jak na przykład zapinam. Tak naprawdę starych panów. Dlaczego kręcimy z Tomkiem? Bo Tomek jest jeden na tysiąc niepowtarzalny. Jest jedyną ważną postacią na tym rynku. Nie no, Tomka cenimy za to, co osiągnął do tej pory. Dlaczego realizujemy? No ja chcę mieć takiego Mercedesa jak Tomasz ma. Kochani, czas biegnie na skróty, zostało 2 minuty, jak bobrów nie ma, tak nie ma, przyszła zima i bobrów nie ma, gdzieś sobie poleciały, ale wiecie co? Zamiast bobrów to można z innych chłopaków. Razem z gitarą. Razem z gitarą. Zapraszam Was serdecznie na najnowszy klip do piosenki pod tytułem Zero Ściemy i Jedziemy. Tylko w rozmowach w toku w TVN. Zero Ściemy i Jedziemy! Kto tu zaparkować może? Tylko nie ciek w Merc Motorze!